Lekcja pod tytułem Jednostki długości, czyli jak mierzymy. Mierzyć długość jakichś różnych rzeczy albo odległość z miasta do miasta ludzie musieli od dawna. No i od dawna wymyślali sobie różne sposoby mierzenia. Czasami niektóre z nich były, można powiedzieć, nawet śmieszne. Na przykład w Europie obowiązywała taka jednostka zwana łokciem. O, tu narysowałem kawałek łapy. No i wyobraź sobie, że odległości mierzymy w łokciach. Łokieć to było od łokcia do nadgarstka. To był jeden łokieć. A żeby było jeszcze śmieszniej, ten łokieć dzielił się na dwie stopy. O, pierwsza stopa, druga stopa. Wszystko super, no bo każdy z nas ma i stopę, i łokcia i można sobie zmierzyć, tylko tyle, że każdy z nas zazwyczaj ma trochę inną długość łokcia i stopy, prawda? I był bałagan. Różne miasta w Europie ustalały sobie różną długość łokcia, jak i stopy. Na szczęście ten bałagan w końcu został skrócony, uporządkowany. W XVIII wieku we Francji wymyślono tak zwany system metryczny. System mierzenia zarówno długości, jak i wag. No ale dzisiaj tylko o długości mówimy. No i poznamy sobie ten system metryczny. Tak naprawdę to już go znasz, bo się posługujesz nim od dawna. Linijka będzie nam tutaj bardzo pomocna. Najmniejszą jednostką długości w systemie metrycznym jest milimetr. Na linijce doskonale go widzimy. O, to jest ta odległość pomiędzy tymi kreseczkami. Czyli najmniejsza jednostka poznana w szkole podstawowej, bo jeszcze później poznasz jeszcze mniejsze, ale na razie nam ta wystarczy, to jest 1 mm. Tak oznaczamy mm. No a pełne słówko to jest milimetr, ale w matematyce posługujemy się skrótami. Kolejna jednostka mierzenia długości jest od milimetra 10 razy większa. To jest to, 1 cm. 10 razy większa, czyli 10 milimetrów, zwane 1 cm. 10 razy więcej. Następna jednostka znowu jest 10 razy większa, tylko tym razem od centymetra. Weźmy sobie 10 cm. O, mamy 10 cm i to jest nasza następna jednostka. 10 cm, zwana decymetrem. 1 decymetr. Następna jednostka jaka będzie, domyślasz się? Znowu 10 razy większa. To już jej tutaj nie narysuję. O, tutaj zapomniałem ogonka. Już nie narysuję, ponieważ nie zmieszczę na ekranie zarówno ja, jak i ty u siebie w zeszycie ćwiczeń. Nie damy rady 10 decymetrów narysować. To już napiszemy. Następna jednostka 10 razy większa, czyli 10 decymetrów, to jest tak zwany metr. 1 metr. A więc jak widzisz, każda z nich jest coraz większa. Ile razy większa? 10 razy większa. Bardzo wygodne. Następna jednostka już nie jest 10 razy większa, ale 1000 razy większa. 1000 metrów to jest 1 kilometr. I póki co wystarczy. Te jednostki poznajemy w szkole. Więc popatrzmy, podsumujmy to sobie. Tu mamy 10 razy więcej, tu mamy 10 razy więcej, tu mamy 10 razy więcej, no i tu na końcu, w tej największej jednostce, 1000 razy więcej. Moim zdaniem łatwo to zapamiętać. Byle zapamiętać nazwy. Milimetr, centymetr, decymetr, metr i na końcu kilometr. 10 razy więcej, 10 razy więcej, 10 razy więcej, na końcu 1000 razy więcej. I to wszystko, takie jednostki długości znamy. No ale w szkole na tym się niestety nie kończy, zaczynają się zadania, prawda? I te zadania w sposób wredny chcą od nas, żebyśmy albo zamieniali sobie jednostkę większą na mniejszą, albo na odwrót, mniejszą na większą. No to poćwiczmy to. W takim razie najpierw zaczniemy od zamiany jednostki większej na mniejszą. Popatrzmy. Pierwsze polecenie, takie przykładowe. Zamień na milimetry. No i mamy centymetry. Czyli jednostka większa na jednostkę mniejszą. No pamiętamy, że różnicę pomiędzy nimi to jest razy 10 albo podzielić na 10, zależy w którą stronę idziemy. No bo popatrz. Jak zamieniamy sobie jednostkę większą, a startujemy od centymetra
i mamy wylądować w milimetrze. Duży na mały. To duży jest większy. Ile razy? Pamiętasz, ile razy one się różnią od siebie? 10, 10, 10, i tylko tu trzeba pamiętać na dole, że 1000. A więc 10 razy, więc mnożymy razy 10. Z dużego na mały, jeżeli bezpośrednio ze sobą sąsiadują, a warto sobie taką ściągaweczkę lub przypominajkę przygotować, albo mieć ją w głowie, to od razu widzimy, z sąsiadujących duży na mały, taki jeden skok, czyli przejście z dużego na mały, to jest mnożenie razy 10. No to mnóżmy. Mamy 8 cm razy 10, wychodzi 80, no i oczywiście milimetrów. Tu tak samo, 12, bo znowu centymetry są na milimetry, 12 razy 10 to jest 120 milimetrów. Kolejny przykład, podobnie będzie działać. Mamy zamienić na centymetry, a startujemy z decymetrów. Czyli startujemy stąd z decymetrów i mamy wylądować w centymetrach. Znowu, decymetr jest 10 razy większy, więc tak samo mnożymy razy 10. No to mnóżmy. 5 razy 10 równa się 50 centymetrów. 24 razy 10 równa się 240 centymetrów. No a teraz troszkę trudniej, no bo zobacz, mamy zamienić metry na milimetry. Czyli mamy wystartować stąd z metrów, a wylądować tutaj, w milimetrach. No ale na szczęście mamy tą naszą podpowiedź i wiemy, co robić. Wykonamy kilka kroków. Tutaj było do tej pory po jednym kroku, po jednym takim skoku. A tu najpierw sobie zrobimy tak. Z metrów skoczymy do decymetrów, później z decymetrów do centymetrów i z centymetrów do milimetrów. Za każdym razem mnożąc razy 10. Bo każde takie przejście na jednostkę mniejszą to jest mnożenie razy 10. No to zasuwamy. 6 razy 10 to jest 60. I czego? Stąd dotąd skoczyliśmy. A więc jesteśmy w decymetrach, czyli 60 decymetrów. Teraz znowu mnożymy razy 10 i mamy 600. Czego? Z decymetrów skoczyliśmy tu. I już jesteśmy w centymetrach, czyli 600 centymetrów. Znowu mnożymy razy 10 i wychodzi nam 6000. I czego? No tym razem już centymetrów skakaliśmy i jesteśmy w miejscu docelowym, czyli milimetrów. Raz, dwa, trzy mnożenia, bo były trzy skoki. Raz, dwa, trzy. No i tu zrobimy oczywiście to samo, bo znowu metry na milimetry. Czyli 14 razy 10 to jest 140 decymetrów. Razy 10 to mamy 1400 centymetrów. No i razy 10 to mamy 14 tysięcy milimetrów. Jak widzisz, wystarczy pamiętać tą przypominajkę od najmniejszego do największego i pamiętać, że każdy skok z większej na mniejszą to jest razy 10, razy 10, razy 10. Tylko sobie pomyśleć, w którym miejscu jestem. O, na przykład tu. Gdzie mam wylądować? Na przykład tu. To znaczy, że wykonam dwa skoki, a więc dwa razy pomnożę przez 10. Tylko uwaga, tu w moim przykładzie tego nie było. Jeżeli wykonujesz skok od kilometrów do metrów, to tutaj jest razy 1000. Wypiszę to, może sobie to przepiszesz nawet jako taką przypominajkę do rozwiązywania zadań. Tak to działa, gdy zamieniamy większą jednostkę długości na mniejszą. Bardzo podobnie będzie w sytuacji odwrotnej, czyli zamiana mniejszej na większą. No bo popatrz, mamy zamienić na centymetry, a startujemy z milimetrów, czyli z milimetrów do centymetrów. Czyli tym razem skok jest w tą stronę. Jak skakaliśmy poprzednio, czyli z dużej na małą, to mnożyliśmy razy 10. Jak skaczemy w kierunku odwrotnym, to dzielimy przez 10. Z małej na dużą dzielenie przez 10. Od razu narysuję, że tu też będzie dzielenie przez 10. Tu też będzie dzielenie przez 10. No a tu domyślasz się, przez ile będziemy dzielili? Tam mnożyliśmy przez 1000, to i tutaj też będziemy dzielili przez 1000. O, i już mamy dokładnie wypisane, co trzeba robić. No to róbmy to. Z milimetrów na
czyli musimy podzielić przez 10. 180 podzielić na 10 równa się, skreślam po jednym zerze i wychodzi 18 cm. Drugi przykład. 2400 podzielić na 10, skreślam po jednym zerze i wychodzi 240 cm. Drugi przykład. Metry na kilometry, czyli odtąd z metrów na kilometry. A no to właśnie się nam przydaje, bo widzimy, trzeba podzielić przez 1000 tym razem. 25 tysięcy podzielić na 1000. Skreślam tą samą ilość zer, czyli po 3 i wychodzi mi 25 kilometrów oczywiście. Drugi przykład. 248 tysięcy podzielić na 1000. Znowu skreślam tą samą ilość zer z obu liczb i wychodzi mi 248 kilometrów. I ostatni przykład. Z milimetrów na metry. Czyli o, stąd wykonam jeden skok, drugi skok, trzeci skok i dopiero wyląduję w metrach. Czyli trzy razy pod rząd będę musiał dzielić przez 10. No to dzielę. Będę dzielny i będę dzielił. Mamy 140 tysięcy podzielić na 10. No to skreślam jedno zero i wychodzi mi 14 tysięcy. Czego? Pierwszy skok wykonałem, więc jestem w centymetrach. Centymetrów. Znowu podzielę na 10. Znów skreślam jedno zero i wychodzi mi 1400. Tym razem czego? Z centymetrów startowałem, więc już jestem w decymetrach. Decymetrów. Troszkę sobie o, zrobię miejsca. Znowu dzielę na 10, czyli znów skreślam jedno zero i wychodzi mi 140. Tym razem czego? Startowałem z decymetrów i już jestem w metrach, tak jak trzeba było. 140 metrów. To jest odpowiedź. Pierwsze dzielenie, drugie dzielenie, trzecie dzielenie. Bo był pierwszy skok, drugi, trzeci. Kiedyś w przyszłości, tak swoją drogą powiem ci, będziesz wiedzieć, że od razu można było dzielić to przez 1000. Ale na razie radzę robić tak jak, nie iść na skróty, robić tak jak pokazałem. Zrobić to w kilku tych skokach, a nie próbować od razu takiego dużego skoku. Bo to można. Można by od razu podzielić tak naprawdę przez 1000. Jeśli ktoś już to wie. Ale na razie może lepiej o tym zapomnieć, bo jeszcze nam się pomerda. Trzeba nabrać wprawy w tych takich podstawowych czynnościach. Jak nabierzesz wprawy w tym, co tu mówię, to gdzieś tak koło 5, 6 klasy już robić to będziesz szybciej. Na razie działajmy powoli. No i ostatni nasz przykład. Centymetry na metry. Czyli mamy wystartować stąd z centymetrów i wylądować w metrach. To musimy wykonać pierwszy i drugi skok. Więc dwa dzielenia przez 10. No to dzielmy. Jesteśmy dzielni i dzielimy. 8500 podzielić na 10. Skreślam po jednym zerze i wychodzi mi 8.